Witam Cię w cyklu Lektury w 5 minut. Zasubskrybuj. Łapka w górę. Ten film może zawierać informacje o treści lektury. Jeśli nie chcesz odbierać sobie przyjemności czytania, wyłącz go teraz. Zostajesz? No to lecimy. Romeo i Julia to jedno z najbardziej znanych dzieł Szekspira. Historię nieszczęśliwych kochanków najczęściej łączymy z perypetiami młodych z Werony. To właśnie oni, umieszczeni w tytule tego dramatu, są najważniejszymi bohaterami utworu, a ich zakończona tragedią, miłość, to główny wątek tego tekstu. Akcja dramatu rozgrywa się głównie w Weronie, w mieście leżącym we Włoszech. Czas akcji pozostaje bliżej nieokreślony, jednak odwołując się do przywoływanych w treści dramatu faktów. Możemy założyć, że rozgrywa się pod koniec wieku XVI koło roku 1591. Wszystkie przedstawione wydarzenia rozgrywają się wczesnym latem, w ciągu kilku dni, od niedzieli do piątku. Główni bohaterowie Romeo Monteki i Julia Capuletti to młodzi pochodzący z dwóch zwaśnionych ze sobą rodów. Do ich spotkania dochodzi niespodziewanie podczas balu maskowego w domu kapuletów. Można mieć wrażenie, że wszystko sprzysięgło się przeciwko ich wielkiej miłości. Rodziny są ze sobą w nieugaszonym sporze, o którego początkach nikt i tak naprawdę nic nie wie. Przeciwko kochankom jest również prawo, gdyż Romeo zostaje wygnany z Werony za zabójstwo Tybalta. Ostatecznie nieszczęście dwojga młodych z Werony przypieczętowuje los. Zapowiadający się idealnie plan ojca Laurentego doprowadza do tragicznego zakończenia. Romo i Julia stali się symbolami wielkiej miłości, która choć chce pokonać wszelkie przeciwności świata. To miłość wieczna, idealna, można nawet stwierdzić przekraczająca granice życia i śmierci. Historia opisywana przez Szekspira rozpoczyna się na placu miejskim w Weronie. To właśnie tam dochodzi do bójki między służącymi z domu Montekich i Kapuletów. Walkę włącza się również Romeo z przyjaciółmi. Romeo Monteki to młody szlachcic, jedyny syn państwa Montekich, targany młodzieńczymi uczuciami. Kocha się w Rosalinie, jednak ona nie odwzajemnia jego uczuć. By zobaczyć swoją kochaną, zakrada się na bal maskowy organizowany przez Kapuletów. Tam dostrzega piękną dziewczynę, w której zakochuje się, można powiedzieć, po uszy. Jest to czternastoletnia Julia, jedyna córka państwa Capuletti. Zdecydowana i odważna w swoich działaniach. Romeo również wpada w oko dziewczynie. Niestety nie wiedzą, że pochodzą z wrogich sobie rodów. Ich miłość jest tak żarliwa, że postanawiają wziąć potajemny ślub, którego udziela im ojciec Laurenty, sprzyjający ich miłości, będący powiernikiem ich tajemnicy. W tym czasie rozgrywają się również wydarzenia niesprzyjające głównym bohaterom. Tybalt, wróg Romea, zabija w pojedynku Merkucja, przyjaciela głównego bohatera. Pchany do działania chęcią zemsty Romeo uśmierca Tybalta, za co zostaje wygnany z Werony i udaje się do Mantui. Załamana rozłąką Julia z pomocą Franciszkanina, ojca Laurentego, planuje podstęp umożliwiający jej ucieczkę z ukochanym. Ma zażyć silną miksturę, która upozorować ma jej śmierć, a w rzeczywistości uśpić ją jedynie na pewien czas. Wiadomo, że podstępie nie dociera jednak do Romea. Powiadomiony o śmierci Julii młodzieniec, Pospiesznie wraca do Werony, gdzie na cmentarzu pojedynkuje się z Parysem, kochającym Julię, liczącym na ślub z córką kapuletów. Romeo zadaje mu śmiertelny cios, a widząc następnie ciało swojej ukochanej w grobowcu, wypija truciznę. Julia, po przebudzeniu się, dostrzega ciało swojego kochanego i z rozpaczy przebija się jego sztyletem. Dopiero ta tragedia staje się powodem do pogodzenia się zwaśnionych rodów Montekich. I kapuletów. Romo i Julia to przykład typowego dramatu szekspirowskiego, widzimy w tym dziele charakterystyczny dla późniejszej twórczości autora cechy. Zrywa z antyczną zasadą trzech jedności. Praktycznie odrzuca antyczny chór. Miesza ze sobą tragizm i komizm. W wypowiedziach bohaterów przeciwstawia się zasadzie dekorum, wprowadzając nawet wulgaryzmy. Łączy sceny tragiczne i komiczne, burząc jedność estetyki dzieła. Charakterystyczne dla niego są również sceny zbiorowe, których na próżno szukać w klasycznych dziełach dramaturgii greckiej. Odmienna jest również wielowątkowość szekspirowskich dramatów, a ich budowa jest bardziej skomplikowana od klasycznego schematu. I to, co istotne dla twórczości Szekspira, jego bohaterowie są skomplikowani wewnętrznie, nie są szablonowi. Romeo, którego moglibyśmy określić mianem rozwydrzonego młodzieńca, prowadzącego mimo wszystko rozpustne życie, Zmienia się pod wpływem miłości do Julii, co jednak nie w pełni eliminuje gwałtowność jego charakteru. Czego przykładem może być wybuch nienawiści do Tybalta, zabójcy przyjaciela Romeo. Młodziutka Julia również mogłaby nam się wydawać niedojrzałą nastolatką. Jednak w ciągu kilku dni akcji dramatu przechodzi ona przemianę, stając się dojrzałą kobietą świadomą swoich pragnień, potrzeb. Gotową z pasją walczyć o miłość i możliwość kierowania własnym życiem. Dramat Szekspira idealnie wpisuje się w temat związany z miłością. Tą odzajemnioną widoczną w uczuciach Roma i Julii oraz nieodwzajemnioną. Julię kocha również Pary, z którego ona odrzuca. Historia kochanków z Werony to też obraz miłości nieszczęśliwej. Miłości, która próbuje pokonać wszelkie przeciwności i ostatecznie doprowadza kochanków do zjednoczenia Śmierci. W ten sposób kochankowie z Werony, ukazują swoją determinację w miłości. Cierpienia, przez które przechodzą, przeszkody, z którymi muszą sobie poradzić, wystawiają ich uczucie na próbę. Można powiedzieć, że czynią ich miłość szlachetną. Tak bardzo chcą być razem, że nie potrafią sobie wyobrazić odejścia ukochanej osoby, i wspólna śmierć staje się świadectwem na to, że miłość może być silniejsza niż życiowe przeszkody. Społeczne konwenanse, czy też narzucane nam opinie. Tragedia ta wypływa z nienawiści. To kolejny temat, który pojawia się w szekspirowskim dramacie. Nieokreślona nienawiść między rodami Montekich i Kapuletów, których spór trwa od tak dawna, że trudno dociec jego powodu. Jednocześnie nikt z obu rodów nie jest gotów do zawarcia zgody. Konflikt domyka dopiero rodzinna tragedia obu stron. Więcej informacji o tej i innych lekturach znajdziesz na naszym kanale i na naszej platformie kursowej maturanamaxa.pl. To co? Widzimy się?